18 lat temu urodziły się dwie niezwykłe dziewczynki, bliźniaczki Alina i Mija Jaśkowiak. Alina ma ogniste zdolności i prawdziwie płomienną naturę. To już ranek? Cisza, paskudna maszyno! Już nie śpię! Od razu lepiej. Dobra, czas zacząć nowy dzień. A co może być bardziej ożywcze niż gorący rockowy hit? Cudnie. A teraz potrzebuję trochę ruchu. Ale jej siostra Mija została pobłogosławiona mocą zimna i lodowatym temperamentem. Nie, tylko nie rano. Byłoby wspaniale, gdybym mogła się trochę przespać. W porządku, czas wstać. Och. Dziwne. Dlaczego w pokoju nagle zrobiło się tak cicho? Och, Alina, co ci się stało? Obudź się, siostro! Nie rozumiem. Ach tak, zamroziłam budzik, a czas się zatrzymał. Dalej, rozgrzej się! To wystarczy. Alina! Mija? Co to było? Dziwnie się czuję. Co się stało? Nic, nic nie widziałam. Szykujmy się do szkoły. Ach, pewnego dnia będziemy razem. Idealnie do siebie pasujemy. Jest taki zimny, taki fajny. Nie jak ten błysk. Mój ognisty promień jest lepszy. Nie, lodowaty jest lepszy. To nieprawda. Chcesz walki, co? Daj spokój, nie pokonasz mnie. Świetna rozrywka. Swoją drogą, najpierw pójdę do łazienki. Co? Ja pierwsza. Dzięki za otwarcie drzwi. Nie, to niesprawiedliwe. Szczwany lis. A, panie kaczuszko, poczekamy. Więc minęły wieki. Łazienka jest twoja. Nareszcie. Au, jest gorące. Pewnego dnia stopisz klamkę. Następnym razem zawczasu zamrożę drzwi. Cóż, mój przyjacielu, czas na relaksującą kąpiel. Miłej kąpieli. Jaka jest woda? O nie, jest za gorąca. Mija, zapomniałam schłodzić łazienkę. Siostro? O nie, tylko nie to. Mija. Dalej, to powinno zadziałać. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Już czas. Mija, wszystko w porządku? Myślę, że tak. Tak się bałam. Myślałam, że rozpłyniesz się na zawsze. Nie zostawia już gorącej wody w wannie. Umieram z głodu. Zjedzmy duże śniadanie. Zrobię moją ulubioną kanapkę. Fuj, jak ty to możesz jeść? Z wielką przyjemnością. To jest smaczne. Nie sądzę. Dzień zaczynam od mrożonej kawy. To jest smaczne. Brr, i bardzo zimne. Mija może pić swój lód, a ja mam tu piękne papryczki chili. Jedna mi nie wystarczy. Aby zrobić najsmaczniejszą kanapkę na świecie, musisz użyć jak największej ilości papryczek chili. Właśnie tak. Chociaż czegoś tu jeszcze brakuje. Zaraz wracam. Nie dotykaj mojej kanapki. Nie zamierzałam. Dzień dobry, córko. Widzę, że moje dziewczyny zaopiekowały się ojcem i zrobiły mi śniadanie. Dobra robota. Niam, niam, niam. Nie, tato, nie. No generalnie to tak, jakbym połknął lawę. O rany. Przyniosłam więcej keczupu. Tata, Mija, biegnij. Stać. Posprzątajmy mieszkanie. Tak, to powinno rozweselić tatę. Pospiesz się, weźmy miotełki. Mam nadzieję, że zadziała. Tato, coś się stało? A jak myślicie? Swoją drogą, dlaczego jeszcze nie jesteście w szkole? Nie możemy iść, na zewnątrz jest śnieżyca. Widzisz, droga jest zasypana śniegiem. Nie da się po niej chodzić ani jeździć. Tak, tak. Śnieżyca, co? Wszystko jasne. Rozumiem was, kochane, ale Mija, widzę w lustrze, jak czarujesz. To nie ja! Plan był taki dobry. Jak mogłyśmy zapomnieć o lustrze? Skończcie ze sztuczkami. Tata Kacper zbyt dobrze zna swoje niezwykłe córki. Szkoła czeka. Czas iść na lekcję. W porządku. I nie zapomnijcie założyć nauszników. Nie chcecie się przeziębić, prawda? Przepraszam, Alina. Myślałam, że tata się nie domyśli i zostaniemy w domu. Ale nie martw się, mam parasol. Powinien pomóc. O nie, tak się nie stało. Dlaczego po prostu nie zatrzymałaś zamieci? Zatrzymywanie jest trudniejsze niż jej tworzenie.
Dlaczego po prostu nie ociepliłaś pogody? Nie chciałam zepsuć twojej magii. A ja... Dobra, oboje zawiodłyśmy. O, jest Radek. Najlepszy koleś w naszej szkole. Hej, co ona sobie wyobraża? Pomimo wszystkich różnic, Mia i Alina mają o wiele więcej wspólnego niż tylko wygląd. Obie są zakochane w tym samym chłopaku. Hej, mój palec! Dobra, nie poddam się tak łatwo. Moje lodowate piękno zdobędzie jego serce. Hej, Radek! Mia, wyglądasz oszałamiająco! Co? Ja też tak potrafię, a nawet lepiej. Wygląda na to, że to będzie prawdziwa bitwa między lodem i ogniem. Kto zwróci uwagę przystojnego Radka? Zimna Mia czy gorąca Alina? Radek i ja właśnie rozmawialiśmy. Tak, rozmawialiście. A teraz pogada ze mną. Nie, mamy jeszcze do pogadania. Nie, nie. Wybaczcie, dziewczyny, ale muszę iść. Cóż, uciekł. To twoja wina. Wygląda na to, że obie siostry na razie przegrały. Nowy nauczyciel filozofii jest taki zabawny. Co to jest? Dopiero co go kupiłem, już się wypisał. Nie, nie piszę. Dziewczyny, któraś ma zapasowy długopis? Każdy wykład jest jak stand-up. Długopis? Dla niego wszystko. O nie, jest pusty. Wybacz, Radek, nie mam. Czekaj mi, ja mam pomysł. Jaki? Zamienimy długopis w zamrożony żar. Łup, zrobione. Proszę, Radek, możesz tym pisać. Ups, trochę nas poniosło. Trochę? Nie powiedziałbym, ale w porządku, dzięki. Przynajmniej mogę dokończyć swoją pracę. Czy to wszystko, co zostało z mojej pracy badawczej? Jak to się w ogóle stało? Po prostu trudno jest kontrolować gorące uczucia Aliny do Radka. Mia może mieć powściągliwą naturę, ale nawet najskromniejszy introwertyk odkrywa w sobie swojego wewnętrznego artystę, kiedy jest zakochany. Kto tam? Mia, cześć! Mogę wejść? Nie przeszkadzam ci? Radek? Hej! Jasne, wejdź! Chwileczkę, coś przyniosłem. Miś? To takie miłe z twojej strony. To dla mnie? Co? Nie, przyniosłem go dla twojej siostry. Nie, nie. Nie ma mowy. Alina, to dla ciebie. Wow, dzięki. Przestań, oddaj to. To mój miś. Dlaczego? Radek mi go dał. Chciał mi to dać. Nie, bo mi. To moje. Nie, bo moje. Moje, moje, moje. Nie, nie, to mój miś. Mój Radek. Och, to tylko sen. Właściwie to straszny koszmar. Wszystko okej? Chcesz trochę? Nie? Jak chcesz. Właśnie miałam koszmar, ale dobrze, że to był tylko sen. Jaka fajna historia, ale żal mi tej góry lodowej. Uderzył w nią statek. Tak, nie lubię dramatów, ale ten film jest całkiem niezły. Teraz otwórz oczy. Radek, ja lecę! To mój ulubiony moment. Jakie to wzruszające! Nie mogę tego oglądać bez łez. To jest miłość. To prawda. O nie, kakao jest ciepłe. Chcesz trochę? Nie. O, śnię o uczuciach takich jak ich. Ja też, siostro. Hej, jest puste, ale zaraz to naprawię. Każdy kinoman pozazdrościłby Alinie jej umiejętności. Kto odmówiłby świeżego popcornu podczas oglądania ulubionego filmu? Hej, mniam, 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 jest pyszne. Dzięki, siostro. Nie ma za co, tyle chyba wystarczy. Tak, wszystkie te emocje zaostrzyły mój apetyt. Upieczesz kurczaka? Żaden problem. Daj mi chwilę. Smacznego! Nie zjem wszystkiego. Dobra, pomogę ci. Ups, dlaczego laptop się wyłączył? Chcę dokończyć oglądanie. Ups. Zrobiło się gorąco i się przegrzał. Mam nadzieję, że się nie usmażył. Postaram się go ostudzić. Nie chciałam. Brały. Ale super. Bardzo ciekawe. Prosisz mnie o pomoc, ale robisz to bez szacunku.
Ten film przyprawia mnie o gęsią skórkę. Nie oferujesz przyjaźni, nawet nie nazywasz mnie ojcem chrzestnym. O, nigdy nie chciałabym być na miejscu głównego bohatera. Nie ma mowy. Tak. O, twoje skrzydełko! O, trochę się zdenerwowałam. W porządku, film jest naprawdę ekscytujący. Moje zamarzło. Cóż, nie możemy ich teraz zjeść. Co to jest? Dobra, teraz. A, nie dzwoń. Ach, zamknięte. Dobrze, że mam zestaw narzędzi dla fajnych złodziei. Potrzebuję specjalnego narzędzia. Wybiorę najcieńszą. Ta może być. Teraz mogę im wszystko ukraść. Musimy coś zrobić. Zadzwoń na policję. Tak, już dzwonię. A ja spróbuję go powstrzymać. Halo? Ktoś chce nas obrabować. Włamanie do akurat tego mieszkania było kiepskim pomysłem. Nie jest łatwo zabrać stąd wszystkie kosztowności. Jeszcze trochę. Gotowe. Przestępca zostaje złapany. Co się dzieje? Policja. Co to jest? Dowody? Oddaj to. Zobaczmy, co tu masz. O, jakie słodkie. Wezmę tą z kaktusem. Miałam na myśli na posterunek, młody człowieku. Ale nie mogę się ruszyć, jestem zamrożony. Jej, jesteśmy uratowane. Przybij piątkę, siostro. Au, spaliłaś mnie. A moja ręka zamarzła. Powinnyśmy zacząć nosić rękawiczki. Tak, racja. O, cześć, mamo. Mia i ja oglądałyśmy właśnie film. Ile razy prosiłam was o posprzątanie pokoju? Po całej podłodze wala się kurczak. I kurz. Proszę, pełno kurzu. Czy tak trudno jest mnie słuchać? W ogóle nie pomagacie mi w domu. Wygląda na to, że dziewczyny są winne. Mia, wiesz co robić. Tak, spróbuję ją uspokoić. Mamo, właśnie oglądaliśmy film za radą naszych widzów. To prawda. Proszę, wybacz nam. Tak nam przykro. Na pewno to posprzątamy, prawda? Oczywiście. Dobra robota, siostro. Dobra, ale obiecajcie mi. Obiecujemy. Naprawdę. Tak w ogóle nigdy nam nie opowiadałaś, jak nas urodziłaś. Tak, byłoby ciekawie. Pewnie. W porządku. Usiądźcie wygodnie, a wszystko wam opowiem. Ach, to było 18 lat temu. No dalej, dalej. Oddychaj, jeszcze trochę. O, co to jest? Z dzieckiem wszystko gra. O, tatusiu, proszę bardzo. Teraz należy do ciebie. Świetnie sobie radzisz, kochanie. O, chwila, jest jeszcze jedno. Spokojnie. Jakie masz niezwykłe dzieci. Oto kolejna dziewczynka. Gratulacje. Dziękuję, doktorze. W porządku, wszystko gra. O, kręci mi się w głowie. Tak było. Ale nie zapomniałam o sprzątaniu. Oczywiście, mamo. Czas wziąć prysznic przed snem. Wow, jesteś powolnym żółwiem. Haha, otwórz. Znowu, to niesprawiedliwe. Wiem, jak dać jej nauczkę. Szybko pod ciepłą wodę. La, 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 la. Teraz twój gorący prysznic zamieni się w lodowaty. La, la, la. O nie, dlaczego jest tak zimno? Zamarznę. Hej, lodowata królowo. Masz to, na co zasłużyłaś. Dalej, wyłaź. Zostań tutaj. Okryję cię, żebyś mogła zacząć się powoli topić. A teraz prysznic. Znowu te psikusy. Dzięki, mamo. Woda nagle zrobiła się zimna. O co w tym wszystkim chodzi? Myślę, że wiem, w czym problem. Cóż, siostro, czas się trochę rozgrzać. Jaki fajny prysznic. Idealnie. Ała, coś jest nie tak. Dlaczego woda zrobiła się taka gorąca? Nie rozumiem. Dobra, mam wyjście. Teraz mogę znowu się kąpać. O, jesteś. Jak było? Okej, tym razem wygrałaś, ale rzucam ci wyzwanie. Zgadzam się. Wyniki już jest 1-0 dla mnie. Tak więc rozpoczęła się bitwa lodu i ognia. Która z bliźniaczek wygra? Zagrajmy w warcaby. Z chęcią. Ale gramy fair. Jasne. Będę miała specjalne figury. Lód pomoże mi wygrać. I? Co z tobą? Pomyślałaś o czymś? Oczywiście. Proszę, spójrz. Siła ognia jak zawsze jest po mojej stronie. O, mniej gadania. Ja pierwsza. Ha, co z tego? Chwileczkę. To tyle. Minus 1. Spójrz na to. Żegnaj, śliska kostko lodu. To na pewno zapisze się w historii.
Zwycięstwo mam w kieszeni. O rany, co tu robić? Niech pomyślę, jak najlepiej wykonać ruch. Dobra, dam jej kilka sekund. Chwila. Hej, to nie w porządku. Po prostu zwlekasz z czasem, żeby moje kostki się rozpuściły. O, nic podobnego. Oszukujesz. Spójrz, jakie są już małe. To niesprawiedliwe. Grałam zgodnie z zasadami i to nie moja wina, że twoje figurki stały się kałużami. To było wredne. Zagrajmy w kolejną grę. Nowe wyzwanie. Gry wideo. Uważaj, siostrzyczko. Z takim fajnym padem nie mogę przegrać. Boisz się? Za kogo ty się masz? Lepiej się trzymaj. Też będę miała specjalny dla mnie. Zaczynamy. O, tak się boję. Zrobię dla ciebie wszystko, kochanie. Nie martw się, Rej. Wygram. Walka naszych sióstr jest bardzo niebezpieczna. Zwłaszcza, gdy przeradza się w prawdziwą bitwę żywiołów. To nie potrwa długo. Kontynuuj. Och, robi się tak gorąco. Nie, tylko nie woda. Nie, nie. Nie rób tego. Jej, wygrałam. Niemożliwe. Pogódź się z porażką. Wszystko jedno. O, mama tu jest. Cześć. Nie widzę gąbek ani detergentu w waszych rękach. O tak, właśnie miałyśmy posprzątać. Pospiesz się i uciekaj. Dziewczyny, Rej opuścił naszą szkołę. Jak to? To prawda, ale przyszedł do nas inny chłopak. Co? No co ty? A co z Rejem? Dobra, na razie. Ciekawe, jak on wygląda. O, jest nowy gość. Przepraszamy, strasznie nam przykro z tego powodu. To nic wielkiego. Wow. Tak, założę się, że nikt nie może się oprzeć urokowi tak atrakcyjnego faceta. I ma klasę. Żegnaj, Rej. Oto nasza nowa sympatia. Nie martwcie się, zaraz wyschnę. To żenujące. Musimy natychmiast naprawić sytuację. Myślę, że mam inne spodnie. A ja mam koszulkę. Pozwól mi je wziąć. Proszę, to dla ciebie. O, dziękuję bardzo. Jest to wiele lepiej. Hej, dlaczego koszulka jest spalona, a spodnie są takie zimne? W kieszeniach jest tyle lodu. W każdym razie dzięki. Chyba już pójdę. Jest mi dzisiaj zimno. No, zrobiłyśmy wszystko, co w naszej mocy. Tak, chciałam dobrze. Jest taki przystojny. Co nie? Robert, pozwól mi zobaczyć twoją pracę domową. Z kim on zawsze pisze? Poza tym cały czas chichocze. Czy to jakaś inna dziewczyna? I dlaczego jest taki zadowolony? Wow, nie wiedziałem, że strusie potrafią latać. Przepraszam za spóźnienie. Ach, śmieszny mem. Wejdź, Mia. Twoje miejsce już na ciebie czeka. I Mia też. Chwila, czy oni piszą do siebie? I robi sobie selfie. Jeśli teraz nie wymyślę, co z tym zrobić, moja siostra ukradnie mi chłopaka. Moja magia powinna mi pomóc. Żadnych więcej SMS-ów. Ała! Spaliłam sobie palce! Co zrobiłaś? Mam nadzieję, że mój smartfon się nie zepsuł. O, zdecydowanie po nim. Wygląda jak galareta. Albo slime. Co za koszmar. Jak mam teraz dzwonić do mamy? Zasłużyłeś sobie na to. Alina, dlaczego jesteś zła? To twoja sprawka? Wszystko przez ciebie. Co? Przeze mnie? Wyjaśnij mi jak. Dlaczego z nim flirtowałaś, wysyłając SMS-y? Nieprawda. Właśnie rozmawiałam z Rejem. Wysłał mi SMS-a o nowej szkole. O nie. Chyba moja zazdrość i gorący temperament na nic się nie zdały. Nie spuszczaj piłki z oka. Dziewczyny po raz kolejny mają poważny konflikt. A masz! Haha! Nie pokonasz mnie! Zobaczymy! Podkręcona! Bzdura! O nie, przegapiłam to! Ha! Nie radzisz sobie z joystickiem tak samo jak z rakietą! Co ty powiedziałaś? Już ja ci pokażę! O nie! Dostaniesz mój popisowy ruch! Gorącą falę płomieni od Aliny! O, chyba nic się nie stało. Co? I kto teraz sobie nie radzi z rakietą, co? Wow, myślałam, że Alina już mnie nie zaskoczy. Nie lubię tego ping-ponga. 2-1, siostro.
W koledżu panuje dziś prawdziwy gwar. Mia, lokalna celebrytka, zdecydowała się pójść na zajęcia. Tęskniliście za mną, zwyklaki? Narodził się nowy trend. Spokojnie, drogie panie. Co za żałosna parodia. Ja pierwsza dostałam autograf. Farde lądowanie. To boli. Napiszesz dla ładnej Nancy? Wyluzujcie, wszystkim podpiszę. Oprawię to w ramkę. Obetnij włosy. Od rana dostałem po głowie. Czy to nie? Chyba mam wstrząs mózgu. Naprawmy okulary. Kochani, nie będę śledzić już jej live. Hacków. Wyślę ci linka do darmowego terapeuty. Po prostu przestańmy ją obserwować. Czy naprawdę jest aż tak źle? To mój najlepszy strój. Sieć hejterów zaczęła działać. Ale tu jest napisane Nancy. Bądź cicho na chwilę, Nancy. Wiadomość od prezydenta, wiesz? Hej, przestań z tym wodospadem negatywności. Co się dzieje? Jak mogliście się pomylić? Przesuń się, paskudo. Pozwólcie, że was oświecę. Poznajcie moją siostrę bliźniaczkę Alinę. Czy to ma sens? Niesamowite podobieństwo. Wow, jak w filmach. Natura nie miała wyczucia stylu dla dwójki. Z takim nosem nie byłabym pewna pokrewieństwa. Całkowicie zawstydzili mnie przed lekcjami. Nazywam ją Mugli z powodu strachu przed społeczeństwem. Biegnij szybciej, schowaj się w swojej norze. Och, wy źli, okrutni trolle. Zawsze jestem w cieniu mojej popularnej siostry. Chciałabym zmienić mój wizerunek szarej myszki. Proszę, powiedzcie mi, co mam zrobić. To trudne zadanie, oczywiście. Konkurs na królową szkoły? Właśnie tego potrzebuję. Będę musiała wyjść ze swojej strefy komfortu, ale jestem pewna, że warto. Zobaczycie mnie w koronie. Wreszcie będę w centrum uwagi szkoły, a nie moja narcystyczna siostra. Zróbcie miejsce dla monarchini. Tylko nie to. Tak, złamałam kiedyś nos. Mam kanarki w oczach. I sama nikczemna wiedźma. Na właściwym miejscu. Co to za papiery? Nie rozumiem, po co organizować konkurs, skoro wszyscy wiedzą, kto zostanie zwyciężczynią? Dobry żart! A kto wygra? Poważnie? Ja! Oczywiście, że ja zostanę królową. Dokładnie, bo kto inny? Zasługujesz na to. Cóż, gratuluję przyszłego triumfu, piękna! Pokażesz im wszystkim. Publiczność pokocha te wspaniałe stroje. Konkurencja nie ma szans! Temat się chyba skończył. Spadłam jeszcze niżej. A co z konkurencją? Chyba nie mam wyboru. Po takim upokorzeniu muszę wygrać za wszelką cenę. Nic innego mnie nie zadowoli. A co jeśli moje marzenie naprawdę się spełni? Mam nadzieję, że nie zapeszysz. Błąd stylistki. Zobacz, kto się pojawił. Kurtka jest okropna. Łap! A po co? Wybrali najlepszy moment na przyjście. Przestań traktować mnie jak służącą. Przebrana za sprzątaczkę, zacznij myć podłogi. Co? Moja cierpliwość się skończyła. Odpocznij sobie i ochłoń, buntowniczko. Pierwsza tura konkursu jak dotąd nie należy do udanych. Ma to nawet we włosach. O tak, dobry żart. Ale niedługo muszę być na scenie. Mogłaś pomóc mi, ja. Jak mam tak wystąpić? Będę pośmiewiskiem. To nie będzie wielka strata, jeśli pominiemy twój numer. Przeżyjemy. Dziewczyny, bądźcie gotowe za minutę. Co to u licha jest za chaos tutaj? Moja tępa siostra studiowała kolory. Naprawię to. Niech Alina posprząta. Ale dramat. Gdzie jest mój popcorn? Wierzy pan w te jej oczywiste kłamstwa? Dość pustych słów. Ani grama współczucia. Śmiało, zaimponuj publiczności. Ale panie Kan, co z moją piosenką? Kopciuszek śpiewał podczas sprzątania. Ty też możesz. Mogę szybko wystąpić, a potem od razu zacząć sprzątać. Ale nie mam w co się ubrać. Przepraszamy, wszystkie stroje są zajęte. Nie pozwolę ci tak wyjść. Tak, to patowa sytuacja. Mam pomysł. O, pobawmy się. Fajnie, że współistnieje we mnie tyle umiejętności. Szkoda, że komunikacja w szkole nie jest jedną z nich. Ale kiedy zostanę królową, wszystko się ułoży. Zaraz ktoś już występuje zamiast mnie. Co za pech. Połamania nóg, Mia. Jesteś najlepsza. Wierzymy w ciebie. Czadu! Wybraliście odpowiednią wokalistkę. To mój nowy singiel. Na błękitnych wysokościach nieba. Znowu mnie wyprzedza. Posprzątajmy w końcu. Wszystko jest jak w domu. Mia się bawi, a ja pracuję. Nie powinnam była zapisywać się na ten konkurs. Jakaś zamieć istnieje między nami. Ty i ja płoniemy jak Feniks. Nie wyglądaj złowieszczo spod rzęs, bo z tobą moje życie jest lepsze. Nieustannie płaczę. Dźwiękowiec nawalił. Zatrzymajcie to okropne wycie. Oddajcie mi kasę za bilet. To fiasko. No trudno. Mam z nią tyle zdjęć na Instagramie. Zapomnij o życiu, kiedy jestem bliżej. Jestem twoją muzą, mój kompozytorze. Słyszycie ten anielski głos? Dokładnie. Talent jest blisko sceny. Jesteś piękny, słońce mój kwiatku. Moja dusza jest dla ciebie. I wchodzi bas. Ja w tłumie.
Kontynuuj, Alina! Ta dziewczyna ma talent, prawda? Ups, wygląda na to, że mop za bardzo mnie zainspirował. Cóż, jak to mówią, dziękuję za ciepłe przyjęcie. Ja zaproponowałam rekwizyty. Brawo ja! Jestem wzruszony do głębi. Sala jest pełna? Oddelegujemy ją do Trumfaktora. Dziękuję, jesteście najlepsi. Do zobaczenia. Pięknie śpiewałaś wczoraj. Dałam z siebie wszystko dla publiczności. Nakręcisz telezyk do swojej piosenki? Będziemy musieli trochę poczekać. Żaden problem, przyjaciele. Uspokój się. Nie sądzę, żeby mogła cię pokonać. Nie mam ochoty na konkurs. Muszę zemścić się na Alinie za moją hańbę. Jestem dumny, że byłem świadkiem twojego pierwszego arcydzieła. Wow, siadaj, żeby nie upaść. Justyna wydała nowy album. Nie mogę tego przegapić. Mi to już nikt nie współczuje. Wow, to moja idolka. Co to za zamieszanie? Tu jestem. Halo. Tak łatwo nimi manipulować. Halo. Nie będę czekać. Naszą uczelnię chyba czeka wielka niespodzianka. Są twoi, Justyna. Wow, na żywo jest jeszcze ładniejsza. Łatwo im zaimponować, ale znają teksty. Poradzę sobie. Bogini. Ale gość. Edukacja przede wszystkim. Niech ktoś mnie uszczypnie. Dobra, już, już. Cicho, uczniowie. Tak silna pasja jest szkodliwa dla zdrowia. Nauczyciel jako pierwszy dostaje autograf. Możesz się podpisać na tym teście i tak rzadko na nie patrzę. Jestem przyjaciółką Mi. Przepuśćcie mnie. Moje życie nie jest zmarnowane. Napisz kilka słów, proszę. Nie zniosę tej brutalności. To nieludzkie. Może następnym razem. Wygląda na to, że nikt nas nie goni. Słuchaj, prawdziwe gwiazdy zawsze zmieniają swój wygląd, żeby nie zostały rozpoznawane. Do roboty. Mam nadzieję, że nie spotkam tych wściekłych fanów. Tutaj. Doskonale. Myślę, że nie jestem obserwowana. Auć. Wow, Mia, co za wspaniała przemiana. Chodźmy. Mam nadzieję, że ta kujonka nie jest zbyt smutna z powodu utraty okularów. Dlaczego Justyna tak długo się ubiera? A co to jest? Chyba sobie żartujesz, Alina. Dzisiaj mam obok siebie specjalnego gościa. Nie zapomnijcie skomentować. Buziaki. Nie pozwolę ci zrujnować mi życia, bezczelna. Poproszę o podwyżkę. Dokąd idziesz, okularnico? Wpuść mnie do klubu. To jest miejsce dla VIP-ów. Zgadza się, jestem VIP-em. Nie kupuję tego. Ale moją przyjaciółką jest piosenkarka Justyna. Oto dowód. Przypomina ci kogoś? To nie przejdzie. Wiem, jak wy nastolatki bardzo kochacie Photoshopa. Z drogi, dziewczyno. Na razie. Bardzo fajne miejsce. Ach, jakie stylowe loki. Podkreślają kolor twoich oczu. Doskonała obsługa. Dziękuję bardzo. W końcu spróbuję kuchni molekularnej. Jak oni to jedzą? Ale jesteś zabawna, Mia. Ta restauracja oferuje serwetkę do odświeżenia przed kolacją. A, dlatego tak trudno to przeżuć. Dokładnie. Jesteś taka śmieszna. Witamy w naszym klubie, pani Lee. Możesz mi wierzyć lub nie, ale ostatnio przyszła tu jakaś wariatka podająca się za ciebie. Zabawne. Wyobrażasz sobie? A potem mi mówi, Brad Pitt zaprasza cię na randkę. Wow, to chyba nie ta kategoria wiekowa. O nie, Mia nas znalazła. Moja okładka przeżywa swoje ostatnie sekundy. Cześć, cieszycie się przyjacielskim spotkaniem beze mnie? Jak mogłaś mi to zrobić, Justyna? Ta sytuacja mnie powala. Zaraz, czy ja widzę podwójnie? Co to za magia? Mam już dość bycia myloną z tą szarą myszką. Nic dziwnego, jesteście do siebie bardzo podobne. Byłam pewna, że rozmawiam z Miją. Nie przestraszył cię jej nos? Mam na imię Alina. Mia i ja jesteśmy bliźniaczkami. Ona ma po prostu niefortunny look kujonki. A, rozumiem. Mia, masz fajną siostrę. Zróbmy sobie razem fotkę. Mrugnij do moich obserwatorów. Miło było z tobą zjeść, Alina. Nie obrażaj siostry. Oczywiście, kochana. Zniszczyłaś mój autorytet, mała oszustko. Wow, nasze zdjęcie właśnie zostało wiralem na socjalach. Wie pan, dyrektorze, przeszedł pan dzisiaj samego siebie. Dość brokatu? Look godny królowej. Wow, jestem zachwycony. Spójrzcie tylko na nią. Ta sukienka przypomina mi gwieździstą noc. Bardzo elegancka. Hej, sprawdź tę magiczną tkaninę. Mieni się tak hipnotyzująco. A kim jest ta piękna nieznajoma? Nie spodziewaliście się tego? Jak mija wieczór, panie Khan? Pewnie dołączę do was. Już jestem. Wyglądacie świetnie. Alina jest dziś po prostu urocza. Prawda, kochani? I ma cudowny głos. Wczorajsza kolacja z gwiazdą też zasługuje na szacunek. Podejdź bliżej, siostro. Jesteśmy rodziną. Co to za krzyż? To niespodzianka. Nie zwracaj uwagi. Wszystko jest przemyślane. Wygląda na to, że Mia wciąż obwinia swoją siostrę za swoje upokorzenie. Jak myślisz, czy Alina ucieknie przed zemstą bliźniaczki, czy Mia dostanie to, czego chce? Wybrałaś takie urocze dodatki. Gdzie je kupiłaś? Muszę kupić nowe szpilki. Masz swoją niespodziankę. O-o, teraz zarówno wieczór, jak i fryzura są całkowicie zrujnowane. Szkoda. Z taką sukienką na pewno nie wygrasz, kurczaku. Odlatuj. Czy ona się nie obrazi? Nie, cały czas tak żartujemy.
Och, co za siostrę dał mi los. Musimy posprzątać ten bałagan. Dokładnie. Teraz dam temu drutowi nowe życie. Zaczynamy. No nie jest idealnie, ale nie mamy szerokiego wyboru materiałów. Nie wierzę własnym oczom. To niesamowite. Znowu wykaraskałam się z kłopotów, lisico. Dobrze wygląda. Gratulacje. Alina, masz ręce ze złota. To się nazywa kreatywność. A ja umiem rysować portrety. Nadszedł moment prawdy. Kto zostanie królową szkoły? Szykuje się poważna konfrontacja. Słowa nie są w stanie wyrazić, jak bardzo się cieszę, mogąc przedstawić wam waszą królową. Wydaje nam się, czy ktoś chce sfałszować wyniki. Co mam zrobić, przyjaciele? Powiedzcie mi, która z kopert jest właściwa? Zwycięstwo jest moje! Kto jest godzien zostać królową? Zostawcie swoje opinie w komentarzach!